Ja pierdolę, tutaj musisz zrobić hashtag co na to paluch i chuj przy tym odcinku, bo to jest beka. Dawaj. Co na to paluch, odcinek pierwszy. Lecimy po kolei z całą grą. Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie. Jurkowski z tej strony. Podsumowanie kwietnia. Moim gościem Paluch BOR. Witam serdecznie. Siema. Siemano. Powiedz, jak tam zdrówko w ogóle? Jak życie? Nie było ciebie przez chwileczkę, w sensie nie było cię słychać. Nic się nie, jakby tam mocno wychylałeś. Nie jesteś zbyt aktywny internetowo, że tak powiem, w trakcie pandemii, oprócz, że tak powiem, Hot 16. Jak tam życie? Jak zdrówko? Jak sytuacja? Jak BOR się trzyma, powiedz, w tych trudnych czasach dla wszystkich? No kurde, nie wiem od czego zacząć. No, zdrówko okej, okay, dziękuję. U ciebie też wiem, że chyba jest okej. Okay. Jest dobrze. Dobrze. No mniejsza aktywność, wiesz, odwołali mi około 60 chyba koncertów w tym roku, więc no mniejsza aktywność jest ogólnie na scenie. Ja mam, jeśli chodzi o wydawnictwo, o wydawnictwa Spore Records, to wyszedł album Olivera Olsona chwilę przed tą całą zawiruchą wirusową. Mhm. Także mocno dostała po dupie ta premiera, jeśli chodzi o sprzedaż fizyków, natomiast bardzo ładnie się przyjął album z tego, jak widzimy, jak w ogóle to jest dobry album po prostu i fajnie, że się obronił. Także Oliver Olson, mocny punkt, który dostał trochę w dupę przez to, że zamknęli Empiki i na przykład, nie wiem, no nie ma żadnej sprzedaży płyt praktycznie. No. No i Joda podobnie chyba, nie? Bo z Jodą też rozmawiałem i też jest dziś, będziemy go mieli w premierach, to też mówił, że to... Ale z Jodą było trochę inaczej, no bo jednak to nie jest też tak świeży zawodnik jak Oliver Olson. Joda jest znany i ten preorder jego poszedł dużo lepiej. Chyba tam około 4000 płyt, także bardzo fajnie i fajnie to pykło. No wiadomo, że to się odbija później na koncertach, bo nie ma tych koncertów, po prostu ciężko cokolwiek przewidzieć, ciężko cokolwiek zorganizować, nie wiadomo, nie ma żadnych dat ani nic, więc organizatorzy też boją się to brać na klatę, żeby, nie wiem, prognozować, że w październiku na przykład wrócimy na trochę cokolwiek. I za chwilkę mamy też premierę pod koniec maja Aero z Trójmiasta. No właśnie, właśnie, Trójmiejsko tutaj, fajnie. Jutro, czyli 13 maja trafia, startuje preorder na stronie boshop.pl. Zobaczymy, jak to będzie. Wiesz, staramy się jakoś działać pomimo tego całego syfu. Mhm. Wiadomo, że jakiekolwiek inwestycje w tym czasie, szczególnie muzyczne, są dość ryzykowne. Ze względu na to właśnie, że na przykład, wiesz, artyści później nie mogą promować materiału przez koncerty, występowanie gdziekolwiek, jest to bardzo mocno utrudnione, a granie koncertów jest niemożliwe, a promowanie jest mocno utrudnione. Wiadomo, że internet daje duże możliwości, więc dlatego też z tym działamy po prostu. No a moja aktywność wynika, brak aktywności czy zmniejszona aktywność wynika z tego, że kurwa, no o czym mam gadać w tym internecie, wiesz o co chodzi. Jak nie, no jest to robić w domu, nie, też. Moje social media opierają się głównie na mojej działalności muzycznej, więc przestałem grać koncerty i nie mam materiałów koncertowych, wiesz o co chodzi. No, no tak to wygląda, a druga sprawa, wiadomo, dzieciaki w domu siedzą, mają lekcje online i po prostu mam dużo mniej czasu na zajmowanie się rzeczami muzycznymi. No tak jak się wydawało wielu, że będzie więcej czasu właśnie na ogarnianie, czy też bo po prostu będzie więcej czasu, bo wszyscy siedzą w domach. To wygląda dokładnie odwrotnie. Jak było, że tak powiem, normalnie, to miałem dużo więcej czasu niż teraz w czasie tego popierdolonego okresu. Przejdziemy sobie do kwietnia, bo mimo tego, że jest to jakby zatrzymane i z Onarem rozmawiałem o tym miesiąc temu, o tym właśnie jak będzie wyglądał kolejny miesiąc, wiesz, z nagrywkami, z premierami i tak dalej, jak w ogóle branża będzie reagować na to, gdzie jakby oczywiście prognozowo wygląda to tak, że to gdzieś tam zjeżdża w dół, nie ma tych premier, jakby dużo jest odkładanych rzeczy gdzieś tam na wrzesień, na październik, wszyscy tak naprawdę odkładają, bo nie wiedzą co się wydarzy, ale jakby nie patrzeć na to, to i singli, i płyt tak naprawdę jest
Multum, nie wspominając o Hot 16 Challenge, o którym gdzieś tam sobie przejdziemy, bo zaczęło się ono w kwietniu. Także jeśli chodzi o płyty, mamy Quebo na Fide, The Amsone, Anatoma, Tede, Jode, Kaczor BRS, Kuba Knap, Łona i Weber, Major SPZ, Reto Borikson, Leroy, Golin, Holak, Days i Obi. 18 pozycji. Powiedz, zacznijmy sobie może nie tak najbliżej od ciebie tutaj, od, że tak powiem, borowych klimatów. Powiedz, jak chociażby, nie wiem, Łona i Weber chociażby. No. Ja uważam, że oni, znaczy ubolewam, że tak powiem, że tak rzadko wydają płyty, ubolewam nad tym, no bo twórczość Łony zawsze jest czymś zaskakującym, ciekawym, wiesz, jest bogata lirycznie, po prostu jego historia, to jak opowiada, dużo jest dowcipnych momentów, śmiesznych momentów, ale takich, że tak powiem, tragikomicznych w opisie rzeczywistości polskiej i nie tylko, i codzienności. No jeden z najlepszych MC w kraju, to na pewno. Cały vibe, jaki tworzą razem z Weberem, to jest zajebista rzecz. Zawsze ich szanowałem i dalej szanuję. Sprawdziłem ten materiał na tyle, na ile miałem czas, i naprawdę takie numery jak Accommodation, tak? No Accommodation, tak jest. No Accommodation, no to, to jest dobry dowód na to, że tam jest dalej bardzo, bardzo mocna forma, nie? Proste, proste. No ja tutaj, Łona i Weber, to dla mnie też zawsze czołówka była. I trafili, po długiej nieobecności też trafili pechowo na taki okres, że przypuszczam też odczuli negatywne skutki tego całego zamieszania. Dobrze, słuchaj, Łona Weber, no tutaj leci props, myślę, że tutaj nie ma co mówić, to jest oczywiście czołówka, tak jak powiedziałeś. Zajrzyjmy sobie dalej, powiedz, no to ty powiedz może, co sprawdziłeś i co przesłuchałeś i jak wrażenia? No Quebo na Fide oczywiście, nie wiem, czy tak od razu z grubej rury. Dawaj, lecimy z grubej rury. Tutaj odjebała się gruba akcja marketingowa, no, za którą... Jakby największa się... chyba w polskim hip-hopie, nie? Największa, największy taki troll. Na początku wszyscy miałem wrażenie, że są tacy, kurwa, masz, co tu się dzieje, a później tak odniosłem wrażenie, że jednak, ej, dobra, on zaraz wróci, wiesz. Troszkę za długo to trwało, moim zdaniem, znaczy chuj w to. Generalnie spełniło to swoje zadanie i kiedy wyszło to, jak to jest? Szubienica, pestycydy, broń. Chyba tak. Taki tytuł. Jak wyszedł ten singiel i on tam, wiesz, jakby zdejmuje ten strój, to jest zajebiste, no, wiesz, fajna akcja. Propsuję to, co do materiału, to no jest to rzecz, która może się podobać bardzo różnym odbiorcom. Chyba tak też była skrojona troszeczkę, nie? Tak, tak połączenie rapu z popem troszeczkę. Pana widać, że Quebo się tam świetnie odnajduje lirycznie, jak zawsze u niego dobrze. Ciężko się do czegoś, kurde, tam doczepić. Wiadomo, może ja sam sobie, wiesz, że trochę mogło być więcej tego, a mniej tamtego, albo kurde, cholera wie co. Mhm. Realnie myślę, że jak najbardziej zostały spełnione oczekiwania ludzi, którzy czekali na ten materiał. Ja też mam parę numerów, które mi się podobają, oprócz tego Szubienica, Pestycydy, Broń z Darią Zawiałów, też numer śmiga, moje dzieciaki uwielbiają słuchać tego w samochodzie na przykład. To jest też dobry filterek, dzieci, to jest dobry filterek. No. Jasne, jasne. Dla mnie ten Gazprom z Sokołem jest mocnym, fajnym bangerem, gdzie ta płyta jest taka mocno, nie powiem, że cukierkowa, no ale jest dość raczej delikatna, a tutaj ten Gazprom fajnie to przełamuje, nie? I no, płyta jest tak no mocno popowa momentami, po prostu taka radiowa, wiesz, no produktowa, tak jak powiedziałeś, okej? Okay? Tylko, że to już też wynika po prostu, wiesz, z pewnej pozycji Quebo na scenie i z tego, że no trzeba w którąś stronę się rozwijać, wiesz, co chodzi. Jasne. Moim zdaniem mogło wyjść to w chuj gorzej, wyszło fajnie, biorąc pod uwagę to, jacy ludzie zostali zaproszeni na płytę i że mogła wyjść z tego jakaś, wiesz, dziwna rzecz. Miałeś zdziwienie jakieś przy gościnnych udziałach? Aha, tam jest na przykład Kiełas. O, Kiełas tam jest przecież z LSO. No, to było no, spoko zaskoczenie, bo oni zawsze tak stronili z tego, co tam obserwuję, odbycia no, tak na świeczniku, a tu weszli no, najwyżej na świecznik, jak się da. No, na samym szczycie Płomyczka. Na całym szczycie Płomyczka, tak jest. Wszystkie pomyczka są, także to jest zaskoczenie. Sentino jest zaskoczeniem, że się znalazł na tym albumie. Tak, no, ale jakby, no, wiesz, dla każdego coś tam się znajdzie, tak jak powiedziałem, bardzo płyta jest skrojona tak, żeby każdy coś tam dla siebie znalazł, takie mam wrażenie, że
Ale tak jak mówisz, mogło to wyjść zdecydowanie gorzej i faktycznie były takie obawy, w sensie, wiesz, jak to już to trwało naprawdę długo, w którą stronę to pójdzie i pamiętam, że gdzieś tam wspólni znajomi gdzieś tam się odzywali, bo już sami byli, w sensie rapowi gdzieś tam pisali do mnie, że stary, co tam się dzieje, czy to już jest naprawdę, czy nie, że w sensie ludzie naprawdę byli skołowani tym, nie? Zwłaszcza, no ja nie wiem, ja nie byłem jakoś, kurwa, nie wierzyłem w sensie, że to jest naprawdę... Nie kupiłem, nie zostałem w to wciągnięty, nie połknąłem, kurwa, jak pelikan typowy. Tak. Natomiast co ważne, ta płyta się po prostu broni muzycznie, uważam, no jest fajna, fajnie się tego słucha i to jest dobre. No, no okej, okay, to Kłębo na fide. Widzisz, mamy marketing na grubą skalę, najgrubszą w Polsce, ale tak jak mówisz, na końcu i tak najważniejsza jest muzyka i tutaj muzycznie się to broni, mimo że... Ale marketing jest naprawdę, kurwa, dobry, wiesz, jego twarz na krzyżówkach, zresztą gdzieś tu je mam, te krzyżówki. No to jest, kurwa, zabawne po prostu, ja z tego miałem bek. Nie to śmieszyło, fajnie, rozrywka. Tak, no poszło to w taką stronę, że jakby przed tym, jakby cokolwiek ktoś mi powiedział, że słuchaj, planujesz, że będę w TVN-ie, później będę tu i później będę na krzyżówkach, to by mogło być takie, że a kurwa, czy to wyjdzie? A tutaj przy Kłębie i przy tym naprawdę tym rozkminieniu tego wszystkiego, to wyszło i miało to ręce i nogi i faktycznie gdzieś ludziom zrobiło niezłego właśnie brainfucka i strollowało nieźle, a na końcu dostaliśmy porządny album, który tutaj broni się muzycznie. Nie? Ale dobra, to mamy Kłębo na fide Romantika. Powiedz coś zmieńmy, że tak powiem, delikatnie front i jeżeli mieliśmy mocno, że tak powiem, fejmową postać i opartą na marketingu, to wjedźmy bardziej w podziemie i w gościa, który, kurczę, kiedyś był, można powiedzieć, mainstreamowo spokojnie o Kubie Knapie, można by powiedzieć, wiesz, w momencie jak wjeżdżał i był, wiesz, alkopoligamia i tak dalej, tam robił miliony wyświetleń w czasach, kiedy jeszcze milionów nie było. Tak. A teraz sam z premedytacją, że tak powiem, wraca do undergroundu i wypuszcza płytę po prostu bez żadnych zapowiedzi na kanał, ona sobie jest w całości i wydaje mi się, że jest mu z tym dobrze i też rozmawiałem z nim, będę z nim jeszcze rozmawiał gdzieś tam na jakimś wywiadzie, to mówił, że bardzo wszystko mu to pasuje i słuchałeś i powiedz, jak Kuba Knap po czasie. Knap przede wszystkim, kurde, bardzo dobrze lirycznie, myślę, że też, kurde, się fajnie odnalazł stylistycznie i klimat muzyczny tego albumu jest fajny. No dobrze, to wszystko się, kurde, klei. No, średnio ogólne, zajebisty kawałek, światła nie da się schwytać, jeśli szukasz, RKS Orzeł, kurde, no tak cztery wymieniam po prostu, bo sobie tutaj słuchałem tego na Spotify. No kurde, no słuchałem i byłem po prostu ciekaw, co ten gość mi powie zaraz, wiesz, tego się dobrze słucha po prostu. Fajnie lirycznie on opowiada, ma taki naturalny, taki kurde, zapomniałem teraz słowa. To też jest raper, który przeszedł drogę, nie jest od wczoraj, coś tam wie o tym, jak wygląda branża i życie w trasie i kurwa alkoholizm i ćpanie i cokolwiek, więc słychać to na tym albumie, słychać jego doświadczenie życiowe i to, że przeszedł jakąś tam przemianę mentalną na pewno i za to props, no i tutaj jakby nie będę się bardziej spuszczał, kurwa, dodatkowo nad Knapem, bo to jest fajne, to jest dobre i polecam sprawdzenie tego, pewnie New Schoolowcy będą, kurwa, za muła, ale fani jakiegoś tam tylko i wyłącznie trapowego brzmienia, natomiast to jest dobre. Mm-hmm. Zwłaszcza, wiesz, fajnie, że o tym mówisz, bo Knap jest naprawdę zadziwiającą postacią, wiesz, w tamtym roku, nie wiem, czy wiesz, że 6 albumów wypuścił, nie wiem, czy ci się to obiło uszy, ta, 6 albumów. Nie sprawdzałem tego. No weź, ser, to by można, wiesz, tak naprawdę jak rocznie się sprawdza, jak jesteś aktywny, że tak powiem, w branży się działa, no to się nie słucha nie wiadomo ilu płyt, tak naprawdę w ciągu roku można by tylko Knapa słuchać i by styknęło, nie? W tamtym. A tutaj wypuszcza kolejną rzecz i ona jest też na poziomie i wiesz, wydawałoby się, że jak ktoś wypuści 7 materiałów, ser, w ciągu roku, no to nie ma opcji, żeby to jakikolwiek trzymało poziom i że bardziej jest ilość, nie jakość. A tu u Knapa jest odwrotnie i też rozmawiałem z osobami chyba z KPSN-em
i z kimś jeszcze, który z nim był gdzieś tam w studyjku siedzieli, i że normalnie Knap ich uczył pisać szybko teksty. Że on ma jakąś technikę, stary, że on siada i on ma w 10 minut, mówi, że na fajerce sobie wyszli, i Knap mówi, o, a ja napisałem właśnie już zwroteczkę, nie? Ma to no rozkminione i faktycznie mu to wychodzi i widzisz, słuchasz tego i ma to poziom, jest ciekawy. Także to był Kuba Knap, polecamy zerknąć na Kuchnia Polska Fundament. Stary, bardziej już z twojej mańki, może, Major SPZ na swoim, jak Major Szczecin, uliczny sznyt tobie siada? Taki nowoczesny uliczny sznyt, można powiedzieć, nie? Major, mocno uliczny, Major jest mocno ulicznym graczem, aczkolwiek też dużo jest takich właśnie numerów, które są lżejsze, w sensie w ogóle w jego twórczości jest dużo normalnych numerów, w cudzysłowie normalnych, nie tak. Ulicznych, aktywnych, rockowych numerów. Też dobry, równy album, prosta jakby liryka Majora, tylko jakby dobitnie pokazuje jego, kurde, wiesz, szorstki styl, no i to jest to, dobrze się tego słucha, proste rymy. Tak, ktoś mógłby się, wiesz, tam przyczepić, że jest za proste. Nie turbo przewidywalne, wiesz, co chodzi. Słucham? Ale nie turbo przewidywalne, o to mi chodzi. To jest proste, ale dobrze się tego słucha i klei się to z jego stylistyką, z jego sposobem bycia i z charyzmą. No to jest gracz, no to jest dobry gracz, Major SPZ na swoim. No i podoba mi się kawałek pod tytułem Milion chyba, z Popkiem. Dobry numer, fajnie to hula. No i oczywiście Stara Brama, która dla mnie jest... przekozacki singiel po prostu na bicie Kubiego, który tam zrobił zajebistą... Ale robotę. Jest to nośne, nie? To Major potrafi połączyć właśnie tą prostą, ale nie prostacką nawijkę. Gadanym swoim flow, kurwa, dobitnie. No jest to jest dobre. Podoba mi się. Okej, słuchaj, to ja ze swojej strony, nie wiem, czy ty miałeś okazję zerknąć, ale ja bym przypropsował i mnie bardziej niszową rzecz i godną polecenia. To jest Golin, który powrócił. Kojarzysz Golina w ogóle? Ksywę? Mi się obiło uszy, ale przepraszam, to raczej nie jest kwestia... Ignorancji. Ignorancji, tak, tylko... Nie, słuchaj, chcę rzucić Golin rap podróżniczy, można powiedzieć, mocno gdzieś tam zaangażowany, techniczny i ciekawy, choć mocno niszowy, bo Golin właśnie jest, kurczę, też raperem, który jest w podziemiu, a wypuszcza płyty jak Łona i Weber, kurde, raz na 3-4 lata i bardzo łatwo jest gdzieś, to nie są też singlowe, tam nie ma, w sensie nie jest to takie mocne ani dzisiejsze, że tak powiem, ale polecam zerknąć i na pewno są osoby, które Golina kojarzą, a Golinowa premiera gdzieś tam mogła im przemknąć obok nosa, także zerknijcie. Sprawdzę to. A powiem ci, no to słuchaj, no nie możemy nie powiedzieć, przecież Przemek by się obraził, słuchaj, no Joda Ogarnięte, album waszego wydawnictwa, że tak powiem, waszego ziomala, tutaj mojego sąsiada, można powiedzieć, z Trójmiasta. Jesteś gościnnie na tym albumie, ja już o tym albumie się wypowiadałem, bo i z Jodą o nim rozmawiałem i mam także do pierwszej połowy płyty, mam także, już to gdzieś słyszałem wszystko, w sensie o melanżu i tak dalej, a druga połowa płyty, jak już gdzieś tam Joda stara się być bardziej zaangażowany i gdzieś te tematy już nie oscylują tylko wokół melanżu, czy też pójścia do nocnego, czy też do po prostu spotkania z ziomami, to mi się tego słucha dużo, dużo przyjemniej, jak Joda jest taki, wiesz, zaangażowany i gdzieś ta treść się pojawia dużo ciekawsza niż tylko gdzieś tam melanżyk. Tak, jest bardziej zaangażowany, tak powiem, jest bardziej zaangażowany, no trochę jest parę numerów poważniejszych w porównaniu do poprzedniej płyty, jest tego więcej, tak mi się wydaje przynajmniej, ale tam też były poważne tematy poruszane, tylko chyba na takim większym luzie. Bardziej przemycał tak, nie? Że to nie było tak, że był stricte numer ten, tylko że było tak, poprzemieszał to troszeczkę. Ja wolę bardziej takiego Jodę w wersji hard niż soft, który, kurwa, wiesz, no na wkurwieniu leci z tematem, aczkolwiek tutaj są takie numery jak na przykład Szybki Dres, który jest, moim zdaniem, powinien być singlem z klipem. Oj tak, dresowo wszystkich poubierać i w ogóle też go słuchałem, mówię, utożsamiam się, kurwa. Przekozak, co tam jeszcze jest? Tubylcy też spoko numer, też mi się podoba. A w jego zwrotka mi siada tam bardzo, fajnie się odnalazł. No a mi ogólnie nie schodzi poniżej pewnego poziomu od ostatniego. Kurczę, mi się wydaje, że on się jeszcze rozwija, że tak naprawdę teraz przy tych gościnkach i przy intensywności wejścia w branżę. Niżej pewnego poziomu
nie schodzi. Raz jest dobrze, tak. A raz jest bardzo dobrze, wiesz. Tak, że... tak, ale zaskakuje. Naprawdę fajnie, fajnie jest to obserwować, jak to się u niego rozwija i gdzieś tam z każdą kolejną gościnką na totalnie innym gdzieś bicie, na innym tempie potrafi się odnaleźć wszędzie i liryką potrafi zrobić różnicę czasami, nie? No i Oda do Haslerki, mocny banger. Tak. Myślę, że ta płyta też się broni muzycznie. Jeśli chodzi o samo wydawnictwo, to bardzo bogate wydanie preorder, w którym dołączyliśmy piersiówkę Joda, wiadomo, piersióweczka. A, no a jak? Ale akurat to pasuje, słuchaj, gdzieś mam tę piersiówkę, ona jest bardzo spokojna. To jest to, tak, kurde, Przemo, pozdrawiamy. Kolega nie tylko od kieliszka. Ja mówię, ale czarna żubrówka, myślę, że to powinien sobie wydziarać na całe plecy. No i co? Czarna no? żubrówka? No, to zawsze się śmieję, bo czarną żubrówkę, człowieku, czysta, czarna żubrówka jest taka jakaś wódka. Nie jest taka wódka, tak, kiedyś śmiesznie, bo stary, pierwszy raz w życiu ją piłem i to jak to się łączy ze sobą, Avi z Luisem, jak przyjechali tutaj do studia pierwszy raz nagrywać, to przywieźli czarną żubrówkę właśnie i mówią, wow, ale ładna. I to widzisz, wspominasz. Nie wiem, nie piję wody od iluś tam 10 lat, ale takiej wódki czystej nie piję, ale no, Autodistro i tak, to jest numer taki jodowy. 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 Real talk. Tak jest. Tak, a propos Alko gra, bardzo fajnie wydana z planszówka, pionki, plansza i karty. Karty, stare karty, że to ja myślałem, że to będzie taki Chińczyk bardziej, wiesz, czy coś. Jak zacząłem te karty, mówię wow, nie? Fajnie. Takie zadania, że jak zaczęliśmy, spróbowaliśmy w to zagrać, to mówię człowieku, żeby tam dwa małolaty zaraz się nie wykręciły, wiesz. Jak podejdą zbyt ambitnie do tego. Wiesz, jak będą chcieli przejść na real talku. Natomiast myślę, że z tego co widzę, jak ludzie udostępniają, że grają w to po prostu, wiesz, i o to chodzi, że ludzie to kupili płytę, słuchają płyty, a dodatkowo mogą sobie zagrać w grę planszową, która jest przygotowana całkiem, całkiem fajnie, profesjonalnie, że tak powiem. Tak. I masz płytę razem z grą, jest to spoko wydanie. To jest oficjalne wydawnictwo sklepowe z tą grą, natomiast do preorderu była dodawana jeszcze... Piersiówka. Tak jest. Dobrze, tyle o Przemku Jodzie. Słuchaj, Reto Borikson, 420024, połowa chill wagonu, można powiedzieć. W ogóle jak się zaopatrujesz na rzeczy, zapatrujesz? Chyba ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że nie ma czegoś takiego jak zaopatrujesz. Zapatrujesz. Możesz, zaopatrzyć możesz się. No właśnie. Pandemii. Ale... No, chill wagon, a później Reto Borikson. Chill wagon? Ogólnie, no. Cała akcja, wiesz, cały ten movement i tak dalej. Jakiś chill wagon, kurwa, nowy i mówię, ej, przeoczyłem chill wagon. No nie, no chill wagon, wiadomo, no, stary, no jest to zbiór ludzi z różnych pokoleń, z różnych poziomów sceny jakby, bo czy Żabson, czy Reto, to jest topka, Borikson to jest, kurde, no rekin, stary, wyjadacz, który się odnajduje w tym klimacie, bo był jednym jakby z gości, którzy zapoczątkowali jakieś takie luźniejsze rapy w Polsce, ale dzisiaj wychodzi mu to lepiej niż kiedykolwiek, moim zdaniem. Mhm. I potwierdza to na solowych albumach i potwierdza to również, że tak powiem, w konfrontacji bezpośredniej na numerach z młodymi zawodnikami z Chill Wagonu. Można dużo mówić o tym, czy to jest fajne, czy to jest chujowe, czy coś, wiadomo, momentami jest to, wiesz, ubrane w takie cukierkowe barwy, które nie do końca do mnie przemawiają, natomiast jeśli chodzi o produkcję i cały zamysł, bo też z tej strony wypadałoby spojrzeć na ten projekt, mhm. jak zostało poprowadzone, to, no, to nie ma co chyba ukrywać, że to jest sukces duży. Tak. Wiesz, przecinaliśmy się parę razy na koncertach, widziałem reakcję publiczności, ludzie się zajebiście przy tym bawią, numery to są takie często chamskie bangery, a często śmieszne bangery i tak to jeśli chodzi o Chill Wagon, to bym zamknął, że no i Kury, i ZH, i coś, kurde, Kury jest mega, mega młodym raperem i zobaczymy jak to wszystko się dalej z nim potoczy, ale na pewno jest jakiś potencjał w tym. Tak jest. ZH taki powiedzmy Joda Chill Wagonu, wiesz, schodzi, że trochę podziemie, ale już go znają, ale kurde, zobaczymy jak to się wszystko dalej rozwinie, no czekam na jakiś większy boom, jeśli chodzi o ZH. Także fajnie to Borikson, bo chyba był mózgiem tej operacji. Tak mi się też wydaje.
lepił w całość, także propsy dla Boriksona za to. Gdzieś tam gadaliśmy kiedyś w Płocku chyba w hotelu przy obiedzie czy coś, rozmawialiśmy sobie, no także z Boriksonem mam kontakt i pozdrawiam serdecznie. A co do Reto i Boriksona, do tego albumu 420024, sprawdziłem go tam produkcyjnie, bardzo mi się podobał, zacznę od producentów Deems. Myślę, że najmocniejsze numery od niego wyszły, bo tak sprawdzałem producentów, jak mi wbity Secret Rank, chyba jest w większości producentem tego albumu i też nie zawodzi, aczkolwiek może nie do końca w mojej stylistyce, więc mówię pod mój gust. Kubi też tam dał chyba jeden czy dwa bity, też ciekawe. Białe Szaty, właśnie na bicie Secret Ranka, spoko numer. Księga Dżungli z Avim, też mi się ten kawałek podobał. Księga Dżungli taka trochę tubylcy, nie? W sensie mi się tak skojarzyło tak, troszeczkę. Tak, trochę jest taki klimat, no. Trapsport to był chyba singer, tak coś kojarzę. I tak. Deadfall, właśnie te dwa numery na bicie Dimza też mi się działy. Generalnie równy materiał, aczkolwiek wolę ich solowe płyty, o tak bym powiedział. Bardzo fajne wydanie w ogóle tej płyty jest. No dobrze wydany materiał, dobrze muzycznie to brzmi. Im daje mocne 7,5 na 10. 7,5 na 10. Jakbym miał tak ocenić, stronę 8, wiesz co chodzi. Tak jest. Słuchaj, no ja byłem mocno zaskoczony, bo bałem się, że to będzie tylko, wiesz, 4,2,0 i 4,2,0 i marihuana flow i tak naprawdę nic ciekawego. Jest to tak. To marihuana flow tam jest, nie? Jest, ale nie jest na szczęście tylko. Polinsko jest spalone jak mięso, nie? W jednym kawałku tam coś mówiłem. Polinsko jest spalone jak mięso, no to pasuje. Ale ja byłem właśnie pozytywnie zaskoczony, bo gdzieś tam były przemycone gdzieś tam jakieś treści i słuchało mi się tego lepiej niż... Fajne było, słuchało mi się tego lepiej niż chillwagonowych rzeczy. Gdzieś tam jak tych stylówek jest pięć. Lepiej, no bo jest album jest jednak spójny, jest jednak dwóch... raperów, którzy, wiesz, nadają ton całemu materiałowi i chyba łatwiej jednak było to ukierunkować w pewien jakiś tam bardziej spójny. Aczkolwiek... Nie tylko zbiór singli, nie? On też jest spójny, ale spójny w tym swoim taki zabawowy. Natomiast, kurde, wiesz, jak słucham albumu, jakim jest ostatni album tego Boriksona, Koktajl, dobrze mówię? Prawdopodobnie Koktajl, złoty taki. Tak. Koktajl, no. I słucham Chillwagonu, no to są różne płyty, wiadomo, jest tu i tu jest Borikson, natomiast kurde, tutaj też słychać, że to jest inna płyta niż tak. Chillwagon, pomimo że to właściwie są najjaśniejsze punkty Chillwagonu. No. Jasne, no i ale tutaj właśnie dla mnie to było pozytywne zaskoczenie, bałem się, że to będzie taki Chillwagon po prostu skrócony o kilka ksywek i dalej tylko single za singlem, a byłem zaskoczony pozytywnie właśnie i treścią i gdzieś tam tym spójnością właśnie tej płyty, więc też polecam zerknąć sobie, nawet jak byliście mocno gdzieś tam już chillwagonowo niechętni może, to Reto Borikson jest właśnie dużo spójniejszy, dla mnie ciekawszy. Stary Holak, Days, te dwie ksywki, już nie mówię o płytach, tylko ogólnie rzeczy. Do Holaka się dogrywałeś, nie? Pamiętam. Było coś takiego? Był numer z Veną. Vena, tak. Holak, taki materiał to był. Było takiego, no Holak, wiadomo, zdolna bestia, muzycznie czuje klimat, robi ciekawe rzeczy, takie niesztampowe muzycznie. Specyficznie rapuje, może to się podobać, może się to nie podobać, ale ma to swój klimat na pewno. To od małych miast tak naprawdę mieli swój lot, tak, gdzieś tam. Tak, miasta też jest lotka oryginalna, także dalej jest to utrzymane i spoko. No. A Dejsowe rzeczy? Dejsa gdzieś tam stylówka? Dejsa jakby w tym klimacie, znaczy ja rozumiem co on robi, dla mnie to jest trochę zbyt emo i zbyt depresyjne, żeby tego słuchać na co dzień, sprawdzam i czy doceniam, no tak, no wiesz, wiem, robi jakąś swoją lotkę po prostu, wiesz o co chodzi, ale to nie nie słucham tego po prostu. Proste, no to no nie wszyscy muszą też wszystko słuchać. Słuchaj, jeśli chodzi o rzeczy z płyt, mi się wydaje, że wystarczy. Mamy troszkę sobie przemówiliśmy tego. Mamy dużo singli też, więc myślę, że przejdziemy sobie teraz do nich i tutaj się też dowiemy, co na to paluch. Solar, Zbuku, Waewistik, Kury, 5-2, Ero, Abradab, Rahim Clash, czy Bobuan, Bastajpan.
Speakers, Vini, TPS, Ten Typ Mes, DGE, Dziadzior, VNM, Sebastian Fabijański, Przyłu z Dejsem, Iskarianem, Kazba Łagane, Siles, Małach, Ero, DJ Shudi, Grubson, Wigor Morwua, Ze Amsone i Kartki. Tak wygląda lista, playlistę macie na dole, sprawdzajcie oczywiście wszystko, listy do odsłuchów płyt macie na dole, a my przejdźmy sobie w takim razie do singli, no i nie sposób nie zacząć, wydaje mi się, od pierwszego tutaj nominowanego, że tak powiem, Solar Hot 16 Challenge 2, które ruszyło, które wyszło poza w ogóle ramy wszelkie, nikt chyba się aż tak tego nie spodziewał. Tak już pokrótce, bo tutaj dużo ksywek już sobie wymieniliśmy. Powiedz, kogo sprawdziłeś z tych ksywek z tej pierwszej listy i kto gdzieś tam ci został duży na głośnikach albo wręcz się odbiłeś, że jednak nie do końca. No, Vistik. Kojarzyłem tego rapera, już chyba kiedyś tam był na kanale SB Mafii. Wychodzi teraz, nie wiem, chyba ma jakąś dużą wytwórnię czy coś, ale wychodzi teraz z numerami jakimiś świeżymi. Tutaj jest ketchup na produkcji. Awewae, no takie kurwa, no mocne pierdolnięcie, mocna braga, ciekawa rzecz, widać, że tam chyba, mówię, stylistyka mocno się zmieniła, sama stylowa jego się zmieniła. Więc ale tutaj i tak to jest, widzisz, bo to jest, sorry, wbiłem w słowo, to jest numer jeszcze taki, jak pamiętasz, ten, co na SBM leciał, to był Hejnał kawałek się nazywał. Vistika, taki mocny, który gdzieś tam poszedł szeroko, to jest zbliżone do tej stylowy, bo pierwszy numer, który wypuścił, jest w zupełnie gdzieś tam innym stylu i nie ma braga. Biało, taki na biało, to ten, tak. To ten pierwszy numer bardziej mi siedział niż ten Awewae. Okej. Okay. Tamten był taki, kurde, ten pierwszy, gdzie jest tak w jakiejś puchowej kurtce, coś tak, bardziej mi się działo tamto, tamta rzecz bardziej mi się działa niż ta. Ale a mi odwrotnie, mi bardziej tak, gdzie on jest taki mocniejszy niż tam, takie owijający troszkę w bawełnę, że nie może spać, ma dużo kłamstw i tak w sumie nic z tego nie wynika. Mocniejszy ten Hejnał mi się działo bardziej, chociaż on już jest sprzed iluś tam pewnie lat, nie wiem sprzed kiedy on jest. Ale 3-4, spokojnie. Tak, co dalej? No Ero, nie mogę gadać, no to jest zajebisty kawałek. Ero, kurde, im starszy, tym lepszy. Można jak tak wino, powiedzieć. Jak wino. Tak, jak wini? Tak. Jak wini? Jak wini, matko, mam i synek. Jezu, matko jebca, chciałem powiedzieć. Nie no, mam instynek. Dobra. Ero, zajebisty kawałek. No i tyle. No. Tam jest cały czas jest rapik i fajny. Dobry beat, szczura. A i fajnie, wiesz, ten temat ugryziony tych kawałków o tej pandemii wychodziło tyle takich nie do końca, że tak powiem, trafionych i w ogóle, a on tutaj sobie poleciał rapem i ugryzł ten temat, wiesz, prosto, ale konkretnie. Dokładnie. Co tam jeszcze? Picker, Skaganiec, Jaż zostanie pył. W sumie, wszystkie numery mają swój klimat, taki pickersowy, ciężki, trochę wygrzany. Ja ogólnie śledzę Pickersa też od jakiegoś czasu, w sensie jego twórczości i podoba mi się to, co on robi w większości zdecydowanie. Vini, mam i synek, no Vinic już jechał. Jest szalony. W swoim stylu też się uśmiałem. Tam w tle te obrazki tych róż, Grażyna Kor, tam wjechało mocno. Kawałek do mamy, o relacji z mamą. Jakby o nietuzinkowej relacji, przypuszczam, Vini też nie jest. No musi to być bardzo nietuzinkowe, wiesz. Jest standardowym człowiekiem, że tak powiem. Więc numer jest. To ciekawe. Odzwierciedla to. Lubi Viniego, to na pewno się nie zawiedzie. Ja lubię i obejrzałem to i było spoko. Co tam jeszcze? Towarzystwo Ludzi Prostych. Miła TZ, Focus, Rahim. Tak, Dziadzior, dużo rzeczy wypuszczających DGE i z DJ-em Sojną tutaj blendującym jego rzeczy El Polakowskie, że tak powiem, i Dziadzior teraz wypuszczający nowe, wielu gości zaskakujących. Właśnie, jak to? No miły ATZ tutaj wygrał moim zdaniem w tym kawałku. Może dlatego też, że jest najświeższy, najmłodszy, bo Focus i Rahim też dali radę oczywiście. I Góral, i no, generalnie ciekawy kawałek. Ja go gdzieś kiedyś w ogóle przez przypadek chyba mi gdzieś wyskoczył na playliście, gdzieś tam na jakimś Tidalu czy Spotify, już nie pamiętam. I po prostu sobie i zaczął lecieć w kolejny numer i tak sobie słuchałem tego. Mówię, kurde, co to jest, wiesz, taki beat, no jakoś się tam wkręca, nie? Natomiast to kolejne z Góralem, Ipa Prodziad z Wonky One,
No już to już nie, to już nie. To już za mocne. Za tam mocne jest za mocne. Odskocznia jest też duża, nie? Leśny rap. Leśny rap. No. A tu jest leśna liga, no leśny rap, no taki jest po prostu. Sebastian Fabiański, to pomińmy w ogóle. Ale kurwa, Fabiański? No nie, 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 nie. Co tam jeszcze? Małach Fit Ero, zajebisty kawałek, w ogóle jeden z lepszych w kwietniu moim zdaniem. Mhm. No zajebisty kawałek, fajnie się tego słuchało, kurde, fajny obrazek jest, czysty taki, wiesz. No to jest dobry rap. Małach tak, solową rzecz promuje, będzie jego płyta, także czekamy na to. Nie? Jestem też na tej płycie, także spoko. O. Kawałek chyba spoko. Możecie sobie to jakoś sprawdzić, jak wyjdzie, bo jeszcze to nie wyszło. Mhm. I co tam jeszcze? Wigor Morwua na przykład, no też sprawdzić, też to sprawdzałem. Byłem kurde, to już też dziadek hip-hopowy wrócił. Nie, dziadek tam, 40 ile tam, 2 lata chyba ma. No jak dziadek, bez przesady. No ale bardziej mówię dziadek, nie że dziadek, ale że też nie było go, wiesz, jakby nie, bardzo, było, bardzo długo. Wiem, jak no dużo starszy od nas jakby nie było, tak. Bo to inne pokolenie, ale no taki ciekawy, domowy teledysk z dzieckiem, wiesz, no, bez jakiejś spinki, na luzie, zarapowane, to wiadomo, nie wpisuje się to w jakkolwiek w trend, natomiast dzisiaj, tak. Ci, którzy słuchali Morwua i Wigor był chyba najjaśniejszym punktem wtedy Morwua spośród raperów tam tak. Biorących udział. To myślę, że sprawdzą sobie to i z taką nutką sentymentu będą sobie wspominać stare kawałki przy okazji. Na pewno. Jasne, jasne, jasne. Ci, którzy właśnie pamiętają Drzewo Morwa, no to zachęcamy do zerknięcia. Ja stary pamiętam, Wigor pisał, nie pamiętam czy do Klanu, czy do Ślizgu. Poradniki. Lekcje zrapowania, człowieku. Pamiętasz to? Jest koniec. Pamiętasz? Nie wierzyłem w to, że to się dzieje. Nie? I on tam i pisał właśnie o podbiciach, tak, coś i w ogóle. Teraz wykopałeś, człowieku, kurwa. Relikt przeszłości, jest koniec, co jest? Ale pamiętasz to? Tak, były takie artykuły całe, jak się składa. I to Wigor pisał, tak? No. Tak, pamiętam to. Zobacz. Szokuję w ogóle, że coś takiego można robić, wiesz, o co chodzi. Mówię, what the fuck. Przecież nie ma jednego jakiegoś tam wybranego sposobu na rapowanie. Wiesz, ale takie porady ogólne, kiedy wiesz, kwestia tam ilości gdzieś tam podbić, czy żeby nie zrobić tego, czy żeby, nie wiem, ustawić mikrofon, żeby nie latał, tylko go wstawić w jakiś tam... Tak, jak ktoś jest totalnym laikiem i może też przeczytał, to już też było w chuj lat temu, kurde, teraz... No to ci mu dotyczy, no to ja właśnie wtedy byłem taki... Ja chyba wtedy nie rapowałem jeszcze, nie wiem, to było 2000-2002 pewnie, coś takiego, albo wcześniej, maksymalnie. Nie wiem. No. Boże, że ja to pamiętam, fuck. No ale że mi się też to w ogóle teraz, ja zapomniałem o tym, a z Wigorem o tym rozmawiałem na Popkillerach właśnie, że przypomniało mi się. Mówię, kurde stary, mówię, kiedyś przecież jeszcze były pisane te poradniki takie. No, były inne czasy po prostu, no wszystko zupełnie. Było, wiesz, dziś myślę, taki poradnik rapowy chyba pisany przez jednego gościa nie byłby... Teraz jest ten. Najlepiej odbieraną rzeczą, natomiast a propos tego producenta, który się tu pojawił, dobrze mówię, że to Ketchup to robi na tym? Na Instagramie te kawałki swoje? Ketchup, tak, te przeróbki wszystkie i szalone, tak? Koniec, masakra, nie? Jest moc. No, zajebista rzecz. No. Polecam sprawdzać jego Instagram. I teraz pewnie... Oj, Ketchup jest teraz na takiej fali, słuchaj, że to już wszyscy to widzieli. Sprawdzajcie, bo to jest dobre, świeże, wesołe i jest dobrze. Jest naturalny vibe, tam wszystko się zgadza. Tak. Tak, także Ketchup oczywiście. Dobra, słuchaj, w takim razie przechodzimy sobie do drugiej planszy, bo tutaj myślę, że sobie przegadaliśmy. A, o Mesa nie pytałem, Kanapa. Mes Kanapa, też to sprawdziłem. Beat taki UK. Mocno, ale fajnie, fajnie ubrany kawałek, no Mes, wiadomo, lirycznie, technicznie zawsze był bardzo, bardzo mocny i pomijając jakieś tam moje prywatne z nim różnice. Różnice poglądów, to jest tak, to jest dobre określenie. Trzeba to jasno powiedzieć, że no umie rapować. No. Przejdziemy do singli. Dla mnie Mes tutaj bardziej na plus, na pewno jak Biały Tunel, bo tutaj no, gdzieś tam się odbija. Nie, zdecydowanie. To jest bardzo mocny singiel. To, co wyszło od niego teraz, to jest mocny singiel. No.
Tak jest. Dobrze, słuchaj, przejdźmy sobie do drugiej planszy, bo jak tu nam tu już tak ładnie leci, to lećmy. I mamy tak, Szymi Szymsa, Trilpema, Frostiego, Jeden, Chopin, Wszędzie Żuber, Młody Dzban, Miły ATZ, Bartoka 12, Głowa Wdowa, Marianna Irena, Marianne, nie Marianna, Przemek Ferguson, Carvel Soul Pit, Mops, MIKE, Matt, Don Istotnie, Kangi i Dejlu. Większość z tego, co ty mi tu, co tutaj przeczytałeś, to dopiero sprawdziłem, jak mi powiedziałeś, że będziemy o tym mówić po prostu, bo nie ma co ukrywać, że mi to wysłałeś. Tak jest, ja... tak, to się dzieje. Sprawdziłem część, a część próbowałem sprawdzić i nie dałem rady, więc może powiedzmy po prostu o tym, co mi tutaj... Tak, no wiesz, podesłałem, żebyś sobie zbadał, bo wiadomo, że ciężko jest niektóry, jakby no dużo ksywek jest takich, które nie są jakby w tym natłoku wydarzeń i singli, płyt, wszystkiego. Można to gdzieś przeminąć, a myślę, że fajnie jest zwrócić uwagę właśnie na te ksywki, nie te typowo mainstreamowo, tako na feedowe, że tak powiem, a na tych, którzy faktycznie może to gdzieś tam pomóc, takie słowo chociażby, że wiesz, że powiesz, że faktycznie siada i że coś z tego może być, także mówmy. No, nie wiem, od czego zacząć. Może... Nie wiem, stary, zacznijmy, powiedzmy, to ja ciebie zapytam, bo wiem, że... Znaczy, no, mi to siada i ja już to gdzieś tam propusowałem nieraz, chociażby jeden ziomeczek, który wypłynął tutaj przez nasze streamy i poszedł gdzieś tam delikatnie wyżej, teraz wrócił na swoje i ma nowy swag i Alphabet Challenge. Jak dla ciebie to? No, oba numery fajne, Alphabet Challenge, wiadomo, jakby patencik już wielokrotnie wykorzystany i w Polsce, na świecie w ogóle mocno, czyli rapowanie od A do Z, czy tam do Z, czy nie wiem, tak. Do ilu, bo nie przesłuchałem całego, bo już po prostu ten numer miał 7 minut, wiesz, co chodzi. Tak, no to jest jak przy M, to już tak mówisz, dobra, styka. Za długo, nie wiem, mogłeś zrobić po trzy słowa i by było spoko. Tak. Paluch pedał pierdolony. O, widziałeś, już jest na P i zamykamy. Widziałeś ten. Jak masz? Jak szybko? Ej, ale słuchaj, nowy swag, spoko, bardzo, bardzo spoko kawałek. Jeden się rozwija w ogóle i myślę, że może coś z tego wyjść w niedługim czasie. Widziałem, że gdzieś Square Quality chyba działał, czy działa, czy nie wiem. Działał Square Quality, no teraz już chyba na razie na własną rękę, z tego co wiem, no i kibicuję tutaj mocno. Ja jednego znam z supportów na Wyspach, jak graliśmy koncerty, to wielokrotnie przed nami grał koncerty. A, bo Baszeszowo przecież, no tak, ja nie połączyłem tego, no. Więc mega sympatyczny gość, no propsuje go, ma umiejętności, on też chyba robi muzykę, nie tylko rapuje, tylko też jest producentem chyba. Nie wiem, nie chcę pierdolnąć gafy, ale no potrafi tam podziałać koncertowo, także jak najbardziej z tych takich młodych raperów to myślę, że może nieźle rokować. Dobrze, a co tam jeszcze, powiedz? No oczywiście Miły ATZ 777. Kuźwa, spóźniłem się z dograniem mojego krótkiego wideo do teledysku do tego. Okay. I trochę zły na siebie, bo po prostu kurwa, tam ileś rzeczy miałem na bani i mi to wyleciało zupełnie z głowy. I Miły mnie tam trochę przycisnął i ten, i to się pokruszyło, a to bardzo fajny kawałek, dlatego tym bardziej. I dużo ziomali, czy tam od mecz teku tam się pojawiają, także mówię, kurwa, mogłem tam być, szkoda, że mnie nie ma. Także propsuję. Druga taka topka miesiąca według mnie tutaj się pojawia Bartok Kat, Jackpot z Hadesem i Skipem. No ostatni album Hadesa, Combo, jest to album, który no, mocno zapętlałem w samochodzie, jak jeszcze były wspaniałe czasy i można było jeździć w trasę. To wtedy... No, Combo mocno album gdzieś tam, który tak przeszedł trochę bez echa, też go do topki u siebie wrzucałem, też mi siadł. Cały wyprodukowany przez Bartokata chyba. Tak, całutki. Więc zajebista produkcja muzycznie, widać, że Hades się tam odnajduje i Skip, który razem z Miętą w składzie, że tak powiem, Mięta, tak? Tak, Mięta. Zajebisty materiał, bardzo fajny klimat, momentami Skip przypomina mi Plan B. I nawet było coś takiego, że pamiętam, że jechaliśmy w trasę z Julasem, gdzieś wracaliśmy z jakiegoś koncertu w nocy i słuchaliśmy właśnie Mięty i mówię mu, że jest podobny do Plan B, nie?
A on mówi, że nie, może tak, trochę, mówię, dobra, trochę inne lirycznie i trochę inny vibe. I nie mówiąc Julasowi, bo siedziałem na miejscu pasażera, włączyłem po prostu plan B, a słaliśmy płyty. Nie zwróć uwagi. Nie skumał w ogóle, że kurwa, że włączyłem coś innego, mówię, ten kawałek jest spoko, on mówi, no to siedzi, ja mówię, no to jest plan B, no co ty pierdolisz, że... Dobra. Aczkolwiek tutaj przy tym numerze Jackpot akurat nie brzmi jak plan B, ale są takie momenty, no są takie, to nie jest, że źle, plan B też jest utalentowanym, kurde, typem, nie? Jasne. Także to spoko, z tych damskich tutaj Głowa Wdowa, Marianna, czy Marianne Irena, wdowy kawałek spoko, ale Marlena Patynko, ja uważam, że tutaj ten wokal bardzo mocno robi robotę. Znam ten głos już z ulicznych, chyba Unizioła, o ile się nie mylę. Single z Uniziołem chyba był. Także tak, także to przyjemnie brzmi. Rena, no mocno, mocna ulica, czarno-biały klip i szczecińscy goście, także tam, no jak ktoś lubi uliczne klimaty, to na pewno się w tym odnajdzie. Zdecydowanie wolę bardziej już Renę właśnie w tym wykonaniu, niż przez moment, jak było, nie wiem czy pamiętasz, był taki moment, jak Rena wyskoczyła właśnie totalnie odmieniona i gdzie to jakby ten uliczny sznyt do niej pasuje bardziej, bo tak stamtąd jest i tam się czuje naturalnie, a był przez moment, nie pamiętam, jeden czy dwa takie single, że... Mówię, kurde, jakoś to wygląda dziwnie, nie? A tutaj to jest jakby spójne ze sobą. Dla mnie Rena jednak to w takich klimatach jak tutaj, nie wiem, tamtego chyba przeoczyłem gdzieś, ale taki klimat jak tu, czy numer na przykład z Kaczym Proceder, to jest klimat, w którym dla mnie Rena jakby brzmi najlepiej. Dokładnie. Przemek Ferguson, Flashback. Przemek Ferguson, tak? Przemek Ferguson to jest postać, z którą, że tak powiem, się zapoznałem już jakiś czas temu. Nie znam osobiście tego rapera, natomiast no jest, kurde, mega wyróżniającą się postacią. Nie chodzi tylko o jego tam aparycję, ale ogólnie o sposób rymowania, o stylówę całą, o to, jakie bity dobiera. Jakie klipy kręci. Jakie klipy kręci. No jest to podziemne pierdolnięcie, takie mocne, bezkompromisowe. Ciekawa rzecz, sprawdzajcie, Przemek Ferguson jest chyba, kurde, nie chcę teraz palnąć, z Giżycka? Tak, dobrze mówisz, Giżycko. Także ciekawa jest rzecz. Jest freestyle'owa przeszłość, nie? On jest freestyle'owcem w ogóle. Ciekawe to jest, no po prostu ciekawe, czasami jest wesoło, a czasami, zawsze do bólu szczery chyba, ale czasami jest wesoło. Tak. Co tam dalej, Carvel Soulpit, Zamknij Ryj, też to sprawdziłem. Carvel Soulpitem kilka singli jest, tutaj wrzuciłem tylko Zamknij Ryj, ale no to raczej to oscyluje w tej stylówie takiej właśnie ciężkiej soulpitowej. Tak, ciężki soulpitowy beat i tak, taki klimat jest. Myślę, że też ktoś tam na pewno może coś dla siebie znaleźć. I co tam jeszcze z tych, kurde, takich mniej znanych? Jeszcze mniej znanych, tak, właśnie. Mniej znanych. Tu ci podesłałem kilka właśnie, żebyś sobie zerknął. Gdzieś tam wyróżniających się kawałków z naszych streamów. Jak to wygląda? Don Istotnie? Przyjemny ten kawałek, 100 km na godzinę. Fajny wokal, nie? Taki mocny. Przyjemny, taki lekki kawałek, z tego co pamiętam. I Kangi, Hello Kitty. Też taki dobry beat, wkręca mi się to, wiesz, jest spoko, nie? Nie wiem w ogóle, kto to jest i nie wiem, jak wygląda. Jakby to miało znaczenie? Nie wiem, jakie to ma znaczenie, natomiast nie, w sensie, bo... Nie, kawałek jest na YouTubie i nie ma teledysku, tylko ma jakąś kurwa grafikę. Tak, grafikę jeszcze taką, że jak pamiętam, że to włączyłem na streamie, to mówię, oho, jakieś Hello Kitty, mówię, nie będzie nic fajnego, a tu pozytywnie zostałem zaskoczony mocno. Nie? Także też spoko, także ten Don Istotnie i Kangi, myślę, że te dwie rzeczy z tego, co tu podałeś na plus. Tak naprawdę z tych, to jeszcze ja tylko tutaj dorzucę, polecam zerknąć właśnie w playlistę, bo okej, tu mówimy o rzeczach, które gdzieś tam nam siadły najbardziej, ale fakt, że z tych wszystkich rzeczy każdy dla siebie coś może znaleźć i polecam zerknąć na pewno tam, bo i Dejlu, czy Matt, czy MIKE, z tych może mniej znanych, no ale i Mopsy, czy Głowa Miła TZ był, Młody Dzban, Wszędzie Żuber, Chopin, Frosty, czy Trilpem, no tutaj jest ta różnorodność z tym, że tak powiem, jest Frosty, duża. Frosty też spoko, też ten raper miał, już chyba był w Prosto i chyba jeszcze gdzieś, teraz ma nowy twórnik. Teraz w Def Jamie, tak. W każdym razie
No jakby tak, kurde, od lat już śledzę jego poczynania i czekam, aż po prostu wystrzeli, wiesz, co chodzi. Tak, bo działa dużo, działa, jest pracowity, wiesz, te płyty wychodzą, single. Widać, że z wiekiem jego numery stają się chyba jeszcze trochę bardziej, jeszcze cięższe, bym powiedział. Jeszcze mocniej, jeszcze bardziej uliczne. I czekam, kurde, aż tam coś się zacznie dziać mocnego. Ten na stół też spoko, single. Tak? Jasne, jasne. Słuchaj, wydaje mi się... Spropsowałem. Wszystkich spropsowałeś, słuchaj. Do czego to doszło, ty? Nie, no bo gadaliśmy tylko o tych, co ich spropsowałem, a nie chcę no mi się... No nie ma co się skupiać na rzeczach, wiesz, jakby no... Gadać o kimś, czego nie lubię, bo po prostu jak czegoś nie lubię, to tego nie słucham, albo jak coś mi się nie podoba, to wyłączam i tyle i bardziej się na tym skupiam. Jak będę chciał coś powiedzieć szerzej na ten temat, to zapraszam do odsłuchu moich kawałków. No właśnie, właśnie. Nie, no wydaje mi się, że to jest taka formuła, też od zawsze jakby nagrywając te podsumowania, wydaje mi się, że wychodzę z założenia, że jak już rozmawiamy, no to fajnie jest gdzieś dać dobrą energię i powiedzieć o rzeczach, które są fajne, ciekawe i tak dalej, bez cukrowania wszystkiego i wszystkich, ale no skupić się na tych, którzy gdzieś siadają fajnie i im poświęcić czas, niż skupiać, wiadomo, że można by nagrać 3 odcinki tak naprawdę, co wyszło chujowego w kwietniu. I ile mamy cringe'u, złych rzeczy i słabych i tak dalej. Można by dwa kolejne takie. Andrzej rapujący byłby wysoko. Tak, myślę, że tam byłoby dużo, dużo szesnastek można by tam rzucić. Lekarze nie pytają cię o imię, oni walczą coś tam z mgłą, że wirus, że to, wiesz. Tak, 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 to ten wers już do memów przeszedł, już ten wers. W sensie też go nie pamiętam, jak to szło. To jest tak, kurwa, głębokie, tak mocne rozdanie na tym bicie trapowym. No MC Andrzej. Jest MC Andrzeju, Andrzej. Nie denerwuj się. Słucham? Andrzeju, nie denerwuj się, mówię. Także no, wracając, wydaje mi się, że takie podejście jest lepsze i też się na tym chcieliśmy skupić, jeśli chodzi o pozytywne rzeczy. Także cóż, moim i waszym gościem Paluch, dziękówka Byku za zraniony, gościnkę. Zraniony Paluch. Zraniony Paluch, słuchaj. Tak, no dzięki, fajnie, pogadaliśmy sobie, miła odskocznia od tej trochę monotonnej codzienności i co, pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się, sprawdzajcie kanał Jurkowskiego z gośćmi szczególnie. Aha, co, jeszcze solo to nie? Były chyba u ciebie w kwietniu jakieś premiery też, Kali, Lipa Opium, Lipa Trollololo, tak? O, też o, tak. O, no dobrze, dobrze, to zareklamuj, mów, no. Wykony na żywo, sprawdzajcie Kali Lipa Opium z albumu, z Gedzem oczywiście, z albumu Kaliego, to jest... Tego w ogóle na YouTube nie ma, to jest jedyny link, to tylko tutaj można to przesłuchać. Tego kawałka nie ma na YouTube? Nie ma na YouTube, nie ma na Spotify, nie ma nigdzie. Pierdolisz. Czekaj, zaraz zerknę, bo ludzie mi piszą do mnie, czy kiedy to wyjdzie, kiedy będą mogli to odsłuchać. Ja to z płyty znam, dlatego tak ten. No z płyty, jest Kali Lipa Opium, jak wpiszę, mój drogi. Nie ma tego kawałka. Mhm. Jest tylko, bo to było na drodze koguta. Droga koguta, no właśnie. Nie ma, nie ma. Oni tu wrzucili tylko 7 numerów z tej płyty i tego nie ma nigdzie. To wiedziałem, że na Spotify digitalach nie ma, ale na YouTube się musiałem upewnić. Nie ma tego kawałka nigdzie, także polecam. A ty kiedy przyjedziesz nagrać swoje? Jak znajdę chwilę czasu, no teraz to nie, ale kurde, przy okazji już miałem parę razy być u ciebie, ale... Tak. Ale słuchaj, no takie życie, no. Człowiek jest zmęczony po trasie i wszystko się, kurde, za szybko dzieje, no, po prostu. Ja to rozumiem. Nadrobimy to. Wyjadę z czymś nowym, bo piszę jakąś płytę, także coś tam jakąś się dzieje. Jakąś płytę piszę. Jakąś płytę piszę i dogrywam dużo gościnek w tym czasie izolacji. Mhm. W tym tygodniu chyba nagrałem 3 albo 4 zwrotki tylko w tym tygodniu, a od początku już tego było naprawdę sporo. Także no, lecę z tym, natomiast ucinam już te gościnki, bo muszę się skupić na swoim materiale, także miałem jeszcze kilka zaproszeń, ale niestety musiałem odpuścić udział w numerach ze względu właśnie na czas, a jeszcze jest kilka gościnek, które dopiero do mnie przyjdą, bo zdeklarowałem się i jakby chciałem już wziąć wcześniej udział na jakichś tam płytach kogoś, a dopiero później będę je pisał, bo jeszcze nie mam numeru, do którego mam się dograć, więc będzie to w przyszłości gdzieś tam się pokaże. Tyle moim zdaniem z naszego odcinka, słuchaj, już się nagadaliśmy. Dokładnie. Pozdro, trzymajcie się.
Mam nadzieję, że miło wam się spędziło ten czas. Moim i waszym gościem Paluch BOR. Pozdrawiamy i widzimy się wkrótce. Zdrówka, trzymajcie się. Peace.